Witajcie! W tym filmie chciałem wejść w małą polemikę z dobrą nowiną o Maryi. Zanim jednak przejdziemy dalej, chcę was poprosić, abyście naprawdę zachowywali kulturę wypowiedzi. Pod moim ostatnim filmem pojawiło się bardzo wiele ataków na dobrą nowinę, a nie to jest celem tych filmów. Dobra nowina prezentuje pewien nurt w kościele, a ja inny. Żaden z tych nurtów nie został potępiony, więc dyskusja na ten temat jest dopuszczona. Proszę więc was, abyście się powstrzymywali od różnych wycieczek ad personam pod adresem dobrej nowiny. Pod moim adresem możecie ile chcecie, w końcu to tylko zwiększa zasięgi. A o czym będziemy mówić? O nabożeństwie Maryi i problemami z jej tytułami. Dobra nowina uważa, że wiele tytułów Maryi jest niebiblijnych, ja z kolei uważam, że jak najbardziej są one biblijne. Przejdźmy więc do pierwszego zarzutu. Pominam, to są tylko fragmenty tej nowenny. Mówi się tam tak. Ciebie więc, o Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o współodkupicielko, błagam najgoręcej, byś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i potrzebuję. To jest problem numer jeden, bardzo poważny, że Maryję się nazywa współodkupicielką. I przypominam znowu, nie moja opinia się liczy, że mi się to nie podoba, nawet nie opinia ojca Napiórkowskiego się tutaj nie liczy, nie ma takiego znaczenia. Zaraz wam pokażę, co się działo na Soborze Watykańskim II w związku z tymi tematami i jaki kierunek też wyznaczył Paweł VI, pisząc adhortację Marialis Cultus, czyli kult maryjny. Dlaczego więc Matka Boża według niektórych powinna mieć tytuł współodkupicielki? To wina świętego Pawła, który w jednym liście napisał, że grzech przez jednego człowieka, czyli Adama, grzech zapanował nad światem, ale już w liście do Tymoteusza uważa, że to kobieta była zwiedziona, a nie Adam. No i pojawiła się potężna konsternacja. Kto jest winny upadku ludzkości? Według listu do Rzymian Adam, a jego odpowiednikiem jest Jezus, ale Tymoteusz wydaje się sugerować, że główną winę ponosi Ewa. Tony atramentu wylano, aby to pogodzić i nie będę tutaj wszystkiego przedstawiał, ale w dużym skrócie. Ewa zgrzeszyła, ale Adam miał wolną wolę i wiedział, że jego żona się myli, a mimo to zgrzeszył. Gdyby odmówił, grzech pierworodny nie zapanowałby nad światem, jednakże gdyby Ewa nie dała się skusić, to Adam by nie zgrzeszył. I tutaj teologowie mieli inny problem. Jezus to nowy Adam, a Maryja to nowa Ewa. Przez zwiedzenie Ewy, Adam sprowadził grzech na świat, który zapanował nad życiem. Czy to oznacza, że przez posłuszeństwo Maryi Jezus pokonał śmierć? Jeśli bowiem przyjąć, że Maryja to nowa Ewa, a co do tego nie było żadnej wątpliwości, to czy skoro Ewa jest współwinna grzechu pierworodnego, to czy Maryja jest współodkupicielką? Można to podzielić tak. Ewa zaufała szatanowi, przez co Adam zgrzeszył i sprowadził na świat śmierć, dlatego Ewa jest współwinna. Maryja zaufała Bogu, przez co owoc jej Jezus pokonał grzech i dał światu życie, dlatego Maryja jest współodkupicielką. Sam termin współodkupicielka powstał w średniowieczu, ale problem stosunku Maryi do Syna, jak i do zbawienia świata, jest widoczny od początku chrześcijaństwa. Ksiądz profesor Manfred Hauke tak to przedstawia. Określenie to, czyli współodkupicielka, mogłoby zostać odebrane jako zrównanie, umieszczenie na tym samym poziomie Maryi i Jezusa, co byłoby oczywistym, poważnym błędem. A jednak mariologowie używają tego terminu w sposób, który unika tego nieporozumienia. Pierwsza monografia teologiczna poświęcona temu maryjnemu tytułowi, opublikowana w 1920 roku w Belgii, definiuje współodkupienie po prostu jako współpracę w odkupieniu. W trakcie późniejszej refleksji na ten temat teolodzy, jak na przykład mariolog Servita Gabriele Maria Rossini, podkreślają często fakt, że Maryja bezpośrednio współdziałała w obiektywnym odkupieniu dokonanym przez Chrystusa na ziemi, poczynając od jej tak, poprzedzające wcielenie słowa, w przeciwieństwie do samego tylko współdziałania w subiektywnym odkupieniu, które dotyczy nas wszystkich i dokonuje się w celu przyjęcia i przekazania zbawczych darów. Należy więc uznać, że termin współodkupicielka ma taki sam sens, jak stwierdzenie, że Ewa jest współwinna. Ewa przez swoje tak szatanowi sprawiła, że Adam też zgrzeszył i sprowadził śmierć. Z kolei Maryja przez swoje tak Bogu sprawiła, że Jezus sprowadził na świat życie i zmartwychwstanie. Oczywiście termin współodkupicielka jest dalej przedmiotem poważnych debat i nie mogę stwierdzić, czy faktycznie można tak nazwać Maryję, czy też nie. Jednakże uważam, że te problemy są od samego początku chrześcijaństwa i nie możemy dzisiaj jednoznacznie stwierdzić, że tak, można tak mówić, ale nie możemy też kategorycznie powiedzieć, nie, nie można tak mówić. To wszystko ode mnie. Potem
Modlitwa brzmi tak: Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Co Ci się tutaj nie podoba, Mikołaju? Otóż to, że ewidentnie te słowa nawiązują do tytułu, który jest przez niektórych nadawany Maryi, czyli że jest szafarką łask wszelkich, że wszystkie łaski, które przychodzą do nas, przechodzą przez ręce Maryi. I tutaj, nawet jeśli tu mi nie ufacie, to potem w litanii Maryja jest nazwana szafarką łask wszelkich, więc ten tytuł się tutaj dosłownie pojawia, tak? Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. To też jest dziwne, tak? Że mamy przez wieczność wychwalać miłosierdzie Maryi. No jest to też o parę kroków za daleko, naprawdę. Zgadza się. I winny tutaj jest nikt inny jak święty Paweł, gdyż napisał: jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Z kolei Biblia mówi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Stwierdzenie, że Maria jest pełna łaski, znów stało się dyskusyjne wśród teologów. Hieronim uważał, że Maria całą posiadła łaskę od razu. Z kolei Tomasz z Akwinu dodawał, że nie ulega wątpliwości, że Najświętsza Panna, tak jak i Chrystus, otrzymała w sposób wynoszący ją ponad innych dar mądrości, łaskę czynienia cudów, a także łaskę proroctwa. Maryję nazywa się więc szafarzem wszelkich łask, gdyż otrzymała pełnię łaski. Drugi powód to słowa Starego Testamentu, gdzie jest mowa, że król niczego matce nie odmówi oraz że król Salomon królowej Sabie dawał wszystkie skarby, jakie sobie tylko zażyczyła. Jak wspomniałem w innym filmie, matka króla była nie tylko drugą osobą w państwie, ale również uważano ją za pośredniczkę. Jeżeli ktoś miał jakąś sprawę do króla, to zwracał się do królowej, aby była jego rzecznikiem. Stąd też nazywa się Maryję szafarzem wszelkich łask, gdyż król swojej matce niczego nie odmawia. Jak stwierdził Paweł VI, niech więc w maryjnym miesiącu czcigodni bracia z większą gorliwością i ufnością wznoszą się błagania do Bogu Rodzicy, by uprosić jej łaskę i dary. Jeśli poważne wykroczenia ludzi obrażają sprawiedliwość Bożą i zasługują na słuszną karę, niemniej nie wolno zapominać, że jest on Ojcem Miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy. Bóg ustanowił Najświętszą Maryję Pannę hojną szafarką swych darów. Dlaczego zaś jest mowa, że Maryja ma być wychwalana przez wieczność? Bo o tym mówi Psalm 45, gdzie prorok zapowiada, że królowa matka po wiek wieków sławiona będzie przez narody. Kolejny problem polega na tym, że później, kiedy pojawiają się te wspólne błagania, to te wszystkie prośby brzmią, jakby Maryja sama je bezpośrednio wykonywała. I właśnie, pierwsza intencja, pierwsza prośba: za chorych, abyś ich uzdrowiła, błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. To jest taka formuła, którą lud ciągle odpowiada. Potem jest: za strapionych, abyś ich pocieszyła, błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Ale słuchajcie, akurat to się często zdarza, że tacy tradycyjni księża zarzucają nam, charyzmatykom, bo też jestem charyzmatykiem, że my twierdzimy, że my uzdrawiamy chorych. Podczas gdy to przecież Jezus uzdrawia. Powiedziałbym, no właśnie, to co się dzieje tutaj w tej nowennie? Nie? Dlaczego mówimy do Maryi, aby sama uzdrawiała chorych? Tak nie powinna wyglądać pobożność maryjna, mówi o tym Sobór i Paweł VI, ale do tego dojdziemy. Potem są w tej nowennie wspólne podziękowania i one znowu brzmią tak samo. Za uzdrowionych z choroby dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Znowu jest takie wrażenie, nie chodzi o matkę, która się wstawia za nami, tylko o matkę, która sama uzdrawia. Kogo prosiliśmy przed chwilą, żeby uzdrawiała chorych? No Maryję. Komu teraz dziękujemy za uzdrowionych z choroby? No znowu dziękujemy Maryi. Zamiast Bogu, który jest naszym życiem i który jest najlepszym lekarzem, to Jezus uzdrawiał, nie? Maryja nikogo nie uzdrawiała w Nowym Testamencie, tylko właśnie kiedy była jakaś potrzeba, to się wstawiała u Jezusa za potrzebującymi, tak? Uważam, że dobra nowina troszeczkę przesadza. Przecież w tej modlitwie wyraźnie jest mowa: wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę,
o którą w tej nowennie pokornie proszę. Z kontekstu wyraźnie wynika, że gdy mówimy o uzdrowieniu chorych, mamy na myśli wyproś u Boga uzdrowienie, a gdy dziękujemy za uzdrowienie, to znaczy dziękujemy za wybłaganie u Boga uzdrowienia. Nie jest to niczym niespotykanym. Paweł VI na Soborze Watykańskim II najpierw mówi: stawiaj się za nami do Syna Twego jednorodzonego, by później mówić tak, jakby Maryja sama to uczyniła. Z kontekstu po prostu wynika, że gdy mówimy Maryja coś uczyniła, mamy na myśli Maryja wyprosiła u Boga, aby tak się stało. Potem znowu jest taka kwestia: Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp. Do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. No znowu, piękne, kiedy chrześcijanin mówi o tym, że my przychodzimy do Boga przed Jego ołtarz. Jest napisane: w Nim i dzięki wierze w Niego możemy śmiało i z ufnością dojść do Ojca. W Chrystusie mamy tę śmiałość i pewność, żeby iść do Ojca, do Jego stóp, do Jego tronu chwały. A tutaj idziemy do stóp Maryi z naszymi wspólnymi prośbami. Prosimy, żeby ona spojrzyła na nas łaskawie i żeby wysłuchała naszych błagań. Zobaczcie, tutaj Maryja nie jest świętą, która się wstawia za nami, tylko ona tak trochę na nas patrzy i się zastanawia, czy nas wysłuchać, czy oni już dostatecznie błagają. Patrzy na nas wszystkich, którzy padamy do jej stóp. No dosłownie to tu jest napisane. My padamy do jej stóp, a ona patrzy, czy nas wysłuchać, czy być dla nas łaskawą, nie? Tutaj niestety Maryja zajmuje miejsce takiego, no de facto, Boga. I przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Znowu to Maryja ma nam pomagać bezpośrednio, a nie prosić Ojca czy prosić Syna, żeby oni zadziałali w naszym życiu, bo to przecież Bóg działa w naszym życiu, prawda? A nie Maryja bezpośrednio. Także cała ta nowenna jest taka. Jak wcześniej wspomnieliśmy, Maryja jest królową. Zasiada po prawicy Jezusa, zgodnie z naukami psalmów, i ten tytuł jest bardzo ważny. W Starym Testamencie przed królami pokłony do ziemi składali nawet sami prorocy. Królowie z kolei składali pokłon w swojej królowej matce. Tak więc i przed Maryją padamy na kolana i oddajemy pokłony aż do ziemi, gdyż jest ona naszą królową. To oczywiście logiczne. Aby wam uzmysłowić, jak ważny był tytuł Matki Króla, to zadałam wam pytanie. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego właściwie Ewangelie mówią, że Jezus w młodym wieku odszedł od rodziców i ich nie posłuchał? Powód jest bardzo prosty. Otóż królowa w starożytnym Izraelu, gdy syn, król był niepełnoletni, pełniła rolę regenta. Nie ma na to bezpośrednich dowodów, ale możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że dla autorów Ewangelii istniało ryzyko, że ktoś uzna, że Maryja była regentką Jezusa, gdy ten był jeszcze dzieckiem. Dlatego wspomnieli, że Jezus nie był zależny od władzy matki, tylko królował już od swoich narodzin. Skoro więc jednak prorokowi Bożemu, jakim był Natan, nic nie ujmowało upaść na twarz przed królem, jak również sam prorok i król Salomon klękał przed swoją matką, to jaką ujmą jest dla człowieka klękać przed tą, która zasiada po prawicy syna, która jednocześnie jest królową? Czy w końcu sama Elżbieta nie powiedziała: a skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Tak więc i my możemy siebie zapytać: a skądże mi to prosić matkę naszego pana o stawiennictwo za nami? Co do drugiego tekstu, to jest to odwołanie do pism, gdyż jest mowa: ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem, nie zanoś za niego błagań ani modłów, ani też nie nalegaj na mnie, bo cię nie wysłucham. Pan jednak powiedział mi: nawet gdyby Mojżesz i Samuel stanęli przede mną, serce moje nie skłoniłoby się ku temu ludowi. Wypędź ich przed mojego oblicza i niech odejdą. Jan z kolei mówi: istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim przypadku nie polecam, aby się modlono. Nie wystarczy bowiem poprosić Boga, Maryję, świętych o coś i od razu jest to spełnione. Myśl to oczywiście bezbożna. Uczy przecież o tym Bóg przez Izajasza: gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się, czyści bądźcie,
Usuńcie zło uczynków waszych przed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Gdy więc o coś prosimy Maryję, najpierw obmyjmy się i bądźmy czyści. Dopiero potem liczmy na jej wstawiennictwo. A jeśli zaś chcemy ją prosić, aby nas pomogła w nawróceniu, możemy się modlić jak w Lamentacjach. Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy, dni nasze zamień na dawne. Do Maryi oczywiście możemy mówić, proś Boga, aby nas nawrócił, aby nasze dni stały się jak dawne. Wjeżdżamy dalej. I ojciec mówi, wielu ojców soborowych, m.in. kardynał Augustyn Bea, apelowało o większą odpowiedzialność w nadawaniu Matce Najświętszej różnych tytułów. Na skutek tego sobór nie przyjął tytułu współodkupicielka czy rozdawniczka u wszelkich łask, a włączając do konstytucji dogmatycznej o Kościele tytuł pośredniczka, nie umieścił go w kontekście teologicznym, ale wyraźnie pobożnościowym. Czyli co? Najważniejsze słowa z tego całego filmu i z tego zbioru cytatów, sobór nie przyjął tytułu współodkupicielka czy rozdawniczka wszelkich łask. Po prostu 2000 biskupów ponad zebrało się na Soborze Watykańskim II. Wierzymy, że Duch Święty prowadzi Kościół w takich momentach, że chroni go od błędu. I Duch Święty na tym Soborze sprawił, że Kościół nie przyjął tytułu współodkupicielka czy rozdawniczka wszelkich łask. Więc to nabożeństwo, które jest związane z tą ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy, jest przesadne, jest najeżone błędami, a przynajmniej takimi tytułami, które nie zostały przyjęte. To, że Sobór Watykański II nie zdecydował się nadać Maryi tych tytułów, jeszcze nie jest rozstrzygające. Sobór musiałby jeszcze takie poglądy potępić, jednakże na to się nie zdecydował. Co to oznacza? Oznacza, że Sobór stwierdza, że dalej można tym tematem dyskutować. Jak słusznie zwracał uwagę Grzegorz, z biegiem czasu rozwijamy dogmaty i mamy większą wiedzę oraz lepiej je rozumiemy. Podobnie wyznanie wiary nicejskie różni się od późniejszego, które było promowane podczas Soboru Chalcedońskiego. Czy to oznacza, że ojcowie soborowi w Nicei się mylili? Nie. Po prostu inne sprawy, jak Duch Święty, miały zostać jeszcze zbadane i ustalone później. Podobnie Sobór Watykański II uznał, że trzeba te kwestie jeszcze zbadać i nie poparł żadnej ze stron. Nie można więc powiedzieć, że fakt, że Sobór Watykański II nie zdecydował się, aby Maryi uznać za współodkupicielkę i tak dalej, jest rozstrzygające. Ze stron dalej czytamy o tej adhortacji właśnie Marialis Cultus, że jasno wskazany został w tej adhortacji kierunek postulowanych przemian. Naśladowanie. W tradycyjnej pobożności maryjnej zdecydowanie dominuje wzywanie Matki Bożej. Wystarczy przypomnieć powodzenie nabożeństw do nieustającej pomocy Najświętszej Maryi Panny, czyli ojciec Celesty Naprykowski odnosi się właśnie do tego nabożeństwa i odnosi się krytycznie, widzimy. Wielki papież Paweł VI zachęca do naśladowania, tak jak Maryja zasłuchać się w Słowo Boże, rozważać je w swoim sercu, tak jak ona otwierać się na Ducha Świętego, być jego sprawnym narzędziem i tak dalej, i tak dalej. Jak Matka Pana oddać się całkowicie Chrystusowi, być jego sługą. Więc widzicie, naśladowanie Maryi jest tutaj przeciwstawione ciągłemu wzywaniu Matki Bożej. Czyli czy my mamy przychodzić do stóp Maryi i mówić, błagamy Cię, wysłuchaj nas, uzdrów naszych chorych i dziękujemy Ci za tych, których już uzdrowiłaś. Nie, mamy Maryję przede wszystkim naśladować. Nie za bardzo rozumiem tego fragmentu. Szczerze mówiąc, nie znam żadnego mariologa, który nie uważałby, że najlepsze, co możemy zrobić, to naśladować Maryję. Przecież te słowa można tak samo odnieść do Jezusa, który mówi przecież, że nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Dlatego Kościół katolicki tutaj bardzo dobrze robi, że wyjaśnia tę sprawę, tak czyści doktrynę i mówi, wzywamy Boga, a Maryję naśladujemy. I wtedy, jak to się mówi, kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu, tak? Nawet Maryja. To nie jest prawda, a właściwie jest to troszeczkę bardziej skomplikowane. Ponieważ Sobór Watykański II i Paweł VI w adhortacji apostolskiej Signum Magnum wyraźnie stwierdzili, wobec tak wielkiego blasku jej cnót, pierwszym obowiązkiem tych, którzy w Matce Chrystusowej uznają doskonały wzór Kościoła, jest ściślejsze jednoczenie się z nią w dziękowaniu Bogu Najwyższemu, który wielkich rzeczy dokonał w Maryi
i dla dobra całej ludzkości. To jednak nie wystarczy. Inny jeszcze obowiązek ciąży na wszystkich wiernych. Powinni mianowicie tę najwierniejszą służebnicę państw otaczać żywym kultem chwały, wdzięczności, miłości, ponieważ według mądrych i łaskawych postanowień bożych jej dobrowolna zgoda i wielkoduszne współdziałanie z zamiarami Boga w dużej mierze przyczyniły się i ciągle się przyczyniają do zbawienia ludzi. Więc nie, Paweł VI powiedział, naśladowanie Maryi jest najważniejsze, ale wierni mają również obowiązek sprawować kult wobec Matki Bożej. I co ciekawe, widzimy to w przemówieniu na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II. Przeczytajmy. Przeto na chwałę Matki Bożej ku naszemu pokrzepieniu ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, to jest Matką całego Ludu Bożego, zarówno wiernych, jak i pasterzy, którzy nazywają ją Najukochańszą Matką. Pragniemy, by pod tym najmilszym tytułem od tej chwili Dziewica Matka była jeszcze bardziej czczona i wzywana przez lud chrześcijański. Więc nie, dla Soboru Watykańskiego II i Pawła VI kult Maryi nie jest żadnym problemem. Należy zarówno Marię naśladować, jak i oddawać jej cześć. Od razu zaznaczmy, jak stwierdza Epifaniusz, Maryja powinna odbierać cześć, ale Ojciec, Syn i Duch Święty powinni odbierać uwielbienie. Nikt nie powinien wielbić Maryi. Maryję należy otaczać czcią, ale wielbić należy Pana. Tomasz z Akwinu dodaje, Matka Boża jest tylko stworzeniem. Nie należy się więc jej cześć boska. Winniśmy natomiast oddawać jej cześć podobną do tej, jaką przysługuje świętym. Co prawda sposób podkreślający jej wyższość nad innymi stworzeniami rozumnymi. Jest ona bowiem Matką Bożą. To też mówimy, że przysługuje jej nie cześć służebna, oddawana innym świętym, dulia, lecz większa od służebnej, hiperdulia. W Nowym Testamencie, że to Bóg i Ojciec, nawet nie Jezus, tylko Ojciec w Chrystusie obsypał nas z nieba wszelkim błogosławieństwem duchowym. Kto jest szafarzem wszelkich łask tutaj? Ojciec, nasz Abba, nasz kochany tato, jest szafarzem wszelkich swoich łask. Nigdzie Biblia nie mówi o tym, żeby wszelkie łaski były złożone w ręce Maryi. Nie ma o tym ani jednego fragmentu, słuchajcie. Moim zdaniem to błąd. Bóg nie jest szafarzem. Szafarz bowiem to kierownik gospodarstwa. Zarządca, który rozporządza majątkiem swojego pana. Szafarzami nazywano biskupów oraz tych, którzy mieli głosić Słowo Boże. Szafarz to nie jest właściciel, a ten, kto zarządza majątkiem, jakie dał mu do tego władca. Bóg więc to nie jest szafarz, a władca, pan, właściciel. Podkreśla to również Jezus, gdy mówi, któż jest owym zrządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność. Dosłownie Jezus tutaj mówi, kto jest szafarzem wiernym i roztropnym. Dlatego uważam, że błędem jest nazywanie Boga Ojca szafarzem. On jest właścicielem, a to my, ludzie, możemy być szafarzami Jego łaski. Pytanie panie postawiły, jak teologicznie interpretować koronację obrazów maryjnych, skoro nie koronuje się obrazów samego Chrystusa? I tutaj ojciec Napierkowski odpowiada, nigdy to pytanie nie stanęło przede mną w takiej formie. Czuję się zaskoczony. Zamiast odpowiadać, dołączę się do pytających, jak to się dzieje, że od kilkudziesięciu lat odbywają się wspaniałe światowe kongresy mariologiczne, a nie ma chociażby równie wielkich, jeśli nie większych, kongresów chrystologicznych? I uwaga, dlaczego tak liczne jest uczestnictwo w nabożeństwach maryjnych, a tak nieliczne w chrystusowych? Słuchajcie, takie pytania zadaje mariolog, który jest świetnie wykształconym teologiem. On rozumie, że chrześcijaństwo ma być chrystocentryczne. Chrystus ma być na pierwszym miejscu. Słuchajcie, gdyby zamiast takiej ikony, gdzie Maryja jest z małym Jezusem, była ikona, gdzie jest Jezus Chrystus. I nabożeństwo, które było dołączone do tej ikony, gdyby ono brzmiało, Jezu Chryste, upadamy do Twoich stóp, Ty jesteś naszym odkupicielem i Bóg obdarzył nas w Tobie wszelkim błogosławieństwem duchowym, z wyżyn niebieskich nas obsypał. Słuchajcie, to by było zupełnie co innego. A tutaj Maryja jest w centrum, i to jeszcze w taki naprawdę zły sposób, nieodpowiedni. Po pierwsze, jak najbardziej koronuje się obrazy Jezusa. Po drugie, praktyką przy koronacji obrazów Maryi jest koronacja zarówno Jezusa, jak i Maryi. Jak stwierdził Jan Paweł II, z królestwem Syna związane jest królowanie Maryi. Koronując aktem liturgicznym obrazy lub rzeźby, naprzód wkładamy koronę na głowę Syna Chrystusa, a potem Maryi. Dlaczego więc chętnie są zwoływane kongresy mariologiczne? Gdyż kongres mariologiczny
to kongres Chrystusowy. Nie ma Maryi bez Chrystusa. Ale znów powołajmy się na Sobór Watykański II. Z tego powodu, również odnośnie do naśladowania Chrystusa, ma zastosowanie ogólna zasada. Przez Maryję do Jezusa. Uznajmy raczej dobroć, łaskawość Zbawiciela, naszego Boga, który mając wzgląd na naszą słabość, tak daleką, niepodobną do Jego świętości nieskończonej, dał nam możliwość naśladowania tej świętości, stawiając nam przed oczami wzór swej Matki. Ona bowiem przed wszystkimi ludźmi jest najwspanialszym, a dla nas znakomicie przystosowanym wzorem doskonałego posłuszeństwa, z jakim w miłości i gotowości ducha mamy poddawać się postanowieniom Ojca Przedwiecznego. Sam też Chrystus, jak już wiemy, tę doskonałą uległość woli Bożej uczynił jakby zasadą i wzorem swego ludzkiego postępowania, oświadczając: ja zawsze czynię to, co Jemu się podoba. Jak mamy bowiem przyjść do Jezusa, jak nie przez naśladowanie tej, która była Mu najbliższa, tej, w której nie było żadnego grzechu, tej, która zawsze była Mu posłuszna, tej, która całe życie poświęciła dla swojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Jak pięknie powiedział Jan Damasceński: wystarczy, że ci, co pomyślą o Tobie, przypomną sobie o Twoim najcenniejszym darze jako przyczynie Twojej radości. Kiedy jednak uczestniczymy w różnych nabożeństwach, stwierdzamy z niepokojem i wewnętrznym protestem, że tej struktury nie widać. Wielokrotnie z dobrą wolą usiłowałem dostrzec teologiczne uzasadnienie praktyki odmawiania litanii do Matki Bożej i różańca przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Nie pojąłem. I te słowa mnie też bardzo dotykają, ponieważ te nabożeństwa, które są w mojej parafii do właśnie Matki Bożej Nieustającej Pomocy, to dokładnie tak wygląda. Jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, czyli spodziewamy się, że będziemy się zwracać do Pana Jezusa, ale później klękamy przed Panem Jezusem i w ogóle się do Niego nie zwracamy. Dla mnie jest to jednakże bardzo zrozumiałe. Odmawiamy różaniec przed Najświętszym Sakramentem, gdyż, jak przyznał Dobra Nowina, Maryja to nowa Arka Przymierza. I jak dobrze stwierdził Atanazy: o szlachetna dziewico, prawdziwie przewyższasz wielkością wszystko, co wielkie. Ty jesteś Arką, w której znajduje się złote naczynie zawierające prawdziwą mannę, czyli ciało, w którym zamieszkuje bóstwo. W tej właśnie świętej Arce było nasze życie, nasze zbawienie. Z tej Arki narodził się Zbawiciel. Jak można więc rozmyślać o ciele naszego Pana, jak możemy adorować Najświętszy Sakrament, zapominając o Arce, która przechowywała ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa? Jak możemy oddać cześć Najświętszemu Sakramentowi, jeśli nie przez pamiętanie o Arce Ciała Bożego oraz tej, co była posłuszna Chrystusowi do końca? To właśnie dzięki niej, tej Arce Bożej, przyodzianej w obłok chwały Bożej, Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Tak więc tutaj się nie mogę zgodzić. Podsumowując, w tym filmie chciałem pokazać, że walka wysokiej i niskiej mariologii ze sobą nie jest zakończona i obydwie strony mają swoje argumenty. Sam bardziej sympatyzuję z wysoką mariologią, ale oczywiście mogę się mylić. Mam nadzieję, że z tej dyskusji wyciągniecie coś pożytecznego, zaś film Dobrej Nowiny polecam obejrzeć, gdyż zawsze warto znać obydwie strony, tym bardziej, że ani mój pogląd, ani pogląd Dobrej Nowiny nie został potępiony przez Kościół, więc obydwoje możemy mieć rację. Z tego miejsca chciałbym podziękować patronom, w tym Krystianowi Kierowi, Arturowi Bazie, Łukaszowi Gruszczyńskiemu, Maciejowi Cuderze, Filipowi Tomczukowi, Piotrowi Wielińskiemu, Olafowi Sikorskiemu, a także wszystkim innym. Jeżeli masz taką chęć, możesz mnie wesprzeć na platformie Patronite lub przy opcji Wesprzyj.